Jest z nami zespół Syndrom Paryski, w tym momencie 4 osoby, tak więc może od lewej mojej. Wojtek Pawlak. Bastian. Sebastian. Wojtek Filipowicz. Gracie dzisiaj, gracie materiał z płyty oczywiście, ale na pewno będziecie wracali do starszych rzeczy, bo to są no hity też. Zobaczymy. Wszystko się okaże podczas setu, jedna wielka tajemnica. Tak? Nie no, tak, hity... tak naprawdę nie no, to mamy przekrojówkę taką. Hity i klasyki, hity nowości, i klasyki, no. Nawet najnowsze nowości. Kto wie, może się pojawi taka opcja, a może nie. Najnowsze nowości, to jakby uważaj, bo to tajemniczo zabrzmiało, to wiesz, ciekawe jakby, czyli są jakieś nowsze rzeczy, jeszcze najnowsze? No, dobrze, są, ale możemy nie... Możemy powiedzieć, że tak, że możemy powiedzieć, że tak, że jest nie jeden ma, utwór, nie ale nie ma go jakby. Ale nie, generalnie no, jakby szczerze mówiąc, no to tak, mam jeden nowy utwór, który dzisiaj zagramy, no i to w sumie tyle. Dobrze, rozumiem, okej. Okay. Kilku z was jest już tutaj od dłuższego czasu, od kilku dni, więc powiedzcie może, co do tej pory najbardziej było takie interesujące, zachwycające ewentualnie może nawet. No to ja jako, że jestem tu od wtorku, to mi na pewno się najbardziej podobały koncerty naszych znajomych, czyli właśnie z widów, Dejsów, ale także to właśnie takie koncerty, które, no, nie oszukując się, tak czy siak dobrze było zobaczyć Belmondziaka, który był w stanie i zagrał faktycznie. Więc to było bardzo fajne i było mnóstwo fajnych koncertów, które na przykład ja się bardzo miło zaskoczyłem Trupa, bo nigdy ich w życiu nie słuchałem, a koncert mi się bardzo podobał. Seba, u ciebie? Mi się z kolei najbardziej Tonfa podobała. To był jeden z fajniejszych koncertów tutaj, na których byłem. No i przede wszystkim w ogóle ta przestrzeń, ulica Elektryków, i no to jest po prostu pięknie, mega, mega fajne miejsce. Rapowych koncertów w sumie nie było za dużo, chociaż się przewijały. My osobiście jesteśmy fanami Dziarmy, zdecydowanie. Ja się bardzo dobrze bawiłem na Dziarmie i naprawdę polecam wszystkim, którzy będą mieli okazję. Tak, Wojtek, jesteś słodki jak liczy, rozumiem, tak? Jak najbardziej. Doskonale. A wobec tego, na co jeszcze czekacie? Bo jednak jeszcze mamy dzisiaj, no mamy jutro zwłaszcza. Jutro chyba jest też Sosicolinny dzień. No jutro na pewno szkoda, że wypadło Love Glove, bo mega na nich wszyscy czekaliśmy. No ale mamy jutro też parę fajnych zespołów, musimy zreklamować na pewno chłopaków z Future. Tak, Future, Vermona Kids, Pavement Pizza, nasi koledzy z Peletonu właśnie też. Dzisiaj jest jeszcze Hanako. No dzisiaj jeszcze polecamy też Hanako. A jeszcze co do, skoro już padła nazwa Peleton, to za miesiąc gracie na feście peletonowym. Tak. No właśnie. I co, będzie jakby, biorąc pod uwagę skład, to no jest mocno, też jest grubo, bo Peleton zbiera ostatnio dosyć mocne brzmienia. Mam na myśli Brooks Here chociażby. I co, jakby zamierzacie trochę też podejść w tę stronę tak dociążając może, czy jednak gracie po swojemu? Myślę, że w sumie nie będziemy jakoś modyfikować brzmienia pod to, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą naszą ostatnią płytą też wkroczyliśmy trochę w takie terytorium momentami przesterowe, więc myślę, że jakoś się tam wpasujemy. W ogóle, czy to jest strona, w którą powiedzmy, no może, dobra, jakby póki co tajemnicą jest, to będzie dalej z Syndromem, ale czy to jest coś, co was interesuje w dalszej perspektywie, żeby tak właśnie bardziej w stronę emo niż tylko tego indie wcześniejszego, które było takie bardziej klawiszowe i z lżejszą gitarą? No na pewno nie chcemy rezygnować jakby z przesterów, nie? Tylko no właśnie to spektrum brzmieniowe myślę, że sobie tak trochę poszerzamy i po prostu dopasowujemy to, co akurat chcemy uzyskać jakby od piosenki, nie? Ja chcę powiedzieć mądrze, tak? Emo jako przymiotnik określający nas, myślę, jest ważny zawsze, ale brzmieniowo możemy poszukiwać dalej. No my właśnie nie lubimy się w ogóle nudzić i często mamy tak, że po prostu próbujemy nowych rzeczy w kolejnych utworach i właściwie sami nie wiemy, do czego nas to zaprowadzi. To jest nawet dla nas tajemnica, nie? To może trochę jazzu? Czemu nie? No, zawsze. Zawsze trochę jazzu. No to by było akurat całkiem ciekawe w wypadku grupy Syndrom Paryski, ale no dobrze, dziękuję wam zatem chłopaki za rozmowę i widzimy się na koncercie o której godzinie? O 20:30 zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dzięki.